więc po prostu dlatego dla skonfrontacji w przyszłości, żeby można było zobaczyć rozbieżność między jednym zabiegiem a drugim, prawda, i tak dalej. Jeśli chodzi o ilustrację, oczywiście są jeszcze inne te drobiazgi, jest takie też i podzwonne z Krynicy Górskiej, tutaj, z pobytu mojego, prawda, i tak dalej. I też są przede wszystkim bogata ikonografia. Jeśli chodzi tu o ilustrację, to jest, dominuje tu przede wszystkim rysunek, bardzo daleko współczesny, ale dotyczący przede wszystkim może tej wielkiej płyty, którą tak wtedy akurat modnie, prężnie używano, czy tam budowano i tak dalej, stwarzano, powiedzmy, warunki do życia ludziom, powiedzmy, aby w tym sypnym, czy tam powiedzmy, w tym środowisku, w jakim mogli sobie się znaleźć. Jest wiele tutaj ciekawych innych przemyśleń. Jest to na przykład przepiękna ekslibrysk mego takiego znajomego pana, który podglądał na niebie, będąc o Wenus i nie tylko, prawda? I poprzez jedno dotknięcie, jak to by spojrzenie przez lunetę w oblicze nieba, czy gwieździe, zrobiłem w jednej chwili, zobaczyłem, co trzeba będzie zrobić, jak trzeba będzie to zrobić i tak dalej. Także jest do wglądu, może nabyć nawet, i tak dalej, będzie i tak dalej. A teraz przejdźmy do może twórczości tej mojej literackiej. Są pewne ilustracje wyrażone za pomocą słowa, które, proszę mi wierzyć, w żaden sposób nie jestem w stanie zilustrować, w żaden sposób. I takim pierwszym wierszem jest właśnie Pamiętam.